W dniu dzisiejszym mamy po raz pierwszy posiedzenie Wojskowego Centrum Rekrutacji. Przypomnę tylko, że wprawdzie jest to nowum, ale nad tym Ministerstwo Obrony Narodowej pracowało już od paru miesięcy. Z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo wynikało, iż czas od momentu decyzji kandydata, kandydatki o wstąpieniu do wojska, a więc czas od momentu złożenia wniosku do momentu przekroczenia bramy koszar był zbyt długi. Wynikało z badań, że jest to prawie 150 dni. Dlatego też minister postanowił skrócić ten okres, zoptymalizować ten proces, dlatego też mamy Wojskowe Centra Rekrutacji. W dniu dzisiejszym po raz pierwszy takie centrum uruchomiliśmy w Łomży. W dniu dzisiejszym mamy 16 kandydatów. Wszyscy oni przejdą badania psychologiczne i badania lekarskie. To jest właśnie to nowum. A więc chodzi o to, żeby kandydat nie jeździł po miejscowościach, w których są wojskowe pracownie psychologiczne, rejonowe wojskowe pracownie, rejonowe wojskowe komisje lekarskie, a więc nie do Ełku, nie do Białegostoku, ale żeby to lekarze i psychologowie przyjeżdżali do miejsc, gdzie mamy wojskowe centra rekrutacji. Nie jest to jedyne nowo. Dlaczego? Dlatego, że sam proces rekrutacji to jedno, ale proces pełnienia służby, służby przygotowawczej w tym wypadku, to drugie. Oprócz tego, że będzie ten proces skrócony do 28 dni wolą ministra i decyzją ministra obrony narodowej, to nowum w tym zakresie jest tak zwany e-learning. Żołnierz, rozpoczynając służbę wojskową, będzie zmuszony niejako, zobligowany do tego, żeby zaliczyć materiały, do których będzie miał dostęp w ramach internetu. Następnie udaje się na tą służbę przygotowawczą i w zasadzie po ukończeniu tej służby, jako żołnierz rezerwy, jest gotowy, aby wstąpić i zasilić szeregi jako szeregowy, szeregowa zawodowa. Do tej pory w starym systemie służba przygotowawcza odbywała się w korpusie szeregowych do 4 miesięcy. Tak określała decyzja. Myśmy mieli 3 nabory w roku, nabór styczniowy, nabór majowy i nabór wrześniowy. I dopiero po tym okresie żołnierze mogli kandydować w szeregi jako ci żołnierze zawodowi, szeregowi zawodowi. Natomiast tak jak wspomniałem, ten okres skrócił się znacząco, bo z tych 90 dni, tak, czy nawet ponad 90 dni, do 28 dni w jednostce wojskowej jako służba przygotowawcza. Skrót znaczący. Tych kandydatów, których dzisiaj mamy, już zachęcać do służby wojskowej nie trzeba. Natomiast wszystkich potencjalnych kandydatów i kandydatki, bo podkreślam to bardzo mocno, że również kobiety mają pełne prawa pełnić służbę wojskową, ich zachęciłbym w ten sposób. Wojsko daje stabilizację, daje pewność. Oczywiście nie pewność taką, że po ukończeniu służby przygotowawczej pójdziemy aż tam, gdzie chcemy, bo często miejsca wybranych przez na garnizonach są bardzo nieliczne. Natomiast wojsko zapewnia pracę w całej Polsce. Więc jest to stabilizacja, system wynagrodzeń, system urlopów, system opieki, że przypomnę, urlop macierzyński, urlop tacierzyński. Także zachęcam gorąco.